Siemaneczka, moje słodkie kartofelki, jesteśmy znowu w początkach Niemowa, czyli wracamy z kolejną dawką historii z życia wziętych, o które nikt nie pytał, a jednak z jakiegoś powodu ktoś słucha? Także, dzisiaj jeśli chodzi o rodzinki, mamy do rozegrania Almahound i oni mają to, co powinni, bo oni mieli mieć córkę Nighat. I u Dreamerów, bo podejrzewam, że co najmniej dwie rodzinki zagramy, będzie Davis. I z kim oni się mają łączyć, to wam nie powiem, bo nie pamiętam. Mam gdzieś notatki, ale wiecie, ważne, że wiem, że już tyle dzieci, ile potrzebujemy, jest na miejscu. Znaczy, jest dużo więcej dzieci niż potrzebujemy, ale chociaż te priorytetowe maluchy są tam, gdzie być powinny. No oczywiście wszyscy zresetowani. Och, jakże mi przykro, och, jakże to źle, że teraz wszystko będzie takie proste, o nie, najgorzej. No ale w każdym razie, jak o rodzinie mowa, to część z was wie, że moja rodzina w ostatnim czasie się powiększyła i niestety nie w taki sposób, jakbym chciała najbardziej, czyli poprzez małego nubu, małego bąbelka w pieluszkach, ale całkiem niedawno, czy jak dla kogo, w październiku, dokładnie 13 października, wasz ziemniak został oficjalnie żoną. Mam nadzieję, że nie jest zaskoczenie kto, bo wystąpił w sumie parę razy na kanale mój facet i tak nie było, ty, a za kogo? Za tego faceta, co tam w tle siedzi? Myślałam, że to twój stary. Czyli niektórzy w sumie nazywają swoich partnerów starymi, ale to nie to domostwo. My się szanujemy tutaj, okej. Okay. Ale w każdym razie, generalnie jako, że wspierający wyrazili chęć posłuchania historii, pomyślałam, że opowiadam wam różne historie z okresu właśnie weselnego, bo oprócz tych pozytywnych oczywiście rzeczy na weselu, działo się też kilka takich... Ale dobra, po kolei. Przyjmijmy od tego, że wbrew bardzo wielu ludziom, którzy byli przeciwni temu pomysłowi, moja noc, znaczy nie noc, wieczór, panieński, miałam dosłownie dzień przed... Czekajcie, czy oni w ogóle mają... Czy macie swoje kariery? Jest i... Jest. Dzień przed weselem, czyli tak jak moje wesele było w piątek, tak w piątek 13, to mój wieczór panieński był w czwartek, co wielu ludzi uważało za strasznie słabe, no bo wiecie jednak, jak chcesz poimprezować, no to pewnie siedzisz do późna, a rano musisz już wstać, wiecie, włosy, makijaż, tu wszystko ogarniać, a z drugiej strony, jak chcesz w takim razie wstać wyspany i w ogóle, no to nie będziesz się bawić do późna i co to za wieczór panieński, nie? Ja oczywiście bawiłam się stosunkowo do późna. Impreza zawinęła się w okolicach pierwszej rano, co okej, być może dla niektórych nie jest wcale tak późno, ale ja jestem właśnie taką babcią i ja generalnie potrafię sobie na chillku 18, 19 czasem... O, Tarik, ja chcę... Dobra, zeroki taki! Bo to pierwsze, co zauważyłam. Jest dobrze, będziemy żyć jak Beyoncé, bo mamy pieniądz i tak dalej, o której dopiero... O, że dzisiaj pójdziemy do pracy, jak cudownie, życie jest piękne. Więc generalnie jakby dla mnie siedzenie do pierwszej i imprezowanie, to jest trochę. Chociaż też wiadomo, nie było tak, że nie wiem, zaczęłyśmy jakieś godzinie, o nie wiem, 8, jolo. Nie, myśmy się chyba zebrały w okolicach godziny 18, mi się wydaje, albo 16. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Chciałabym pamiętać, ale nie pamiętam. Ale wiecie, jakby ja nie pamiętam, po co wczoraj wyszłam z domu, więc myślę, że to nie jest tak, że to jakieś zaskoczenie. To, co robiliśmy na wieczorze panieńskim, nieistotne jest po prostu to, że no imprezowałam te kilka godzin i powiem wam, że ja myślę i będę adwokatować za to, że to był najlepszy wybór, jaki mogłam zrobić. Ja jestem życiowo ogromną, ale to ogromną panikarą. Wiecie, czasem taka mentalność w stylu uga buga, życie jest niebezpieczne, bo przecież jak wyjdę z domu na ulicy, to ktoś mnie może potrącić. Dlatego wyobraźcie sobie, jakim szokiem dla mnie było, ojeny. Tym razem może podepczę obcego... Dwa owoce jednego dnia! Tarik, królem Tarik, możesz iść znowu do pracy? Kurde, nie. Ale zapiszę. Wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, kiedy wstałam rano, myślę o godzinie 8, bo na 10, jeśli dobrze kojarzę, mieliśmy już naszych fryzjerów, bo żeśmy taką ekipą jechali do jednego miejsca, jeszcze tym bardziej, że ja i mój facet byliśmy od jednego i oj, dwie rękawy. Ej, dobrze dzisiaj nam idzie. Ale mam kreatywność. This is unfair.
Ej, ja się tak nie bawię. W ogóle ona już chyba powinna dorastać. Mój mózg zapomniał, jak to jest ciężko myśleć, kiedy musisz myśleć o... Ja ci każę grow up baby, a ty robisz, zaraz sprawię, że dziecko to mu urośnie, ale w spodniach. Tak było, nie ściemniam. Przymciam, że ona ma różowe włosy, nie? Ona po prostu te włosy z custom contentu. Dobrze. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu, w sensie, czemu mamy tego z mojego fryzjera, nie, czemu dziecko ma włosy z custom contentu, no to tak jakoś po prostu wyszło. I ja z jakiegoś powodu, mimo iż miałam coś cirka, wiecie, no po prostu jak wróciłam do domu, się zmyłam i tak dalej, coś około 6 godzin snu, i ja byłam absolutnie wypoczęta. To się zdarza, okej? Nie mówię, że nie wiem, że są też ludzie, którym tyle wystarczy, ale ja raczej jestem z tych, co lubią sobie pospać. I to długo. Więc w momencie, kiedy ja wstałam wyspana o tej porze, miałam takie... Say what? Ale wiecie, wstałam, pełna energii, w ogóle ten, bum, to moja świadka tam próbuje, dobra, gocha, masz to, gocha, czy to jest ogarnięte? Ja miałam takie, oh yeah, tak, załatwione, o tak. Wiecie, tylko w ogóle pozytywna energia, mój tam mąż w ogóle, on jest taki, że po nim nerwów nie widać zazwyczaj. Bo się praktycznie nigdy niczym nie przejmuje. Ten raz był inny, był mega zdenerwowany, mega się przejmował, czy ze wszystkim się wyrobimy na czas, czy wszystko pójdzie tak, jak chcieliśmy. A miałam takie, na pewno mówię, wszystko będzie dobrze, uda się, będzie dobrze, o tak. Jakby wiecie, w ogóle, bam, na innej planecie. Jakby, owszem, przępiłam dnia poprzedniego. Dla jasności, tak, owszem. Ale nie sądzę, żeby były to takie ilości, żebym dostała takiego bailando. No ale co się dobrze wybawiłam, to moje. I autentycznie potem, nawet tutaj mam zdjęcie na dowód, zrobili nam fryzury, do tego cudowna, nie wymienię z imienia jak tę prywatność, ale taka dobra znajoma jeszcze z czasów licencjatu, jechała z samego rana, mimo iż ona ma małe dziecko na głowie, żeby nam dowieść z tak naprawdę obrzeży Warszawy wianek, który dla mnie zamówił. Ona mnie namówiła, żebym zamówiła, bo ja kiedyś bardzo chciałam, ale nie chciałam się po prostu ogarniać tego wianka, więc ona mi zorganizowała, gdzie można zamówić fajny wianek i przewoziła ten wianek na moją fryzurę, żebyśmy mogli mi to wpleść. Tak się chciałam pochwalić, okej? Okay? No to dlatego w sumie, że w sumie jest to trochę istotne dla historii, znaczy nie istotne dla historii, bo pewnie mało kogo obchodzi, jak zobaczyłby mnie na zdjęciu, które zaraz chcę pokazać z wiankiem na głowie, że o, skąd się wziął ten wianek, jak to się stało, że masz... Ale ja chciałam opowiedzieć, okej? Okay? Bo uważam, że to było bardzo wholesome i bardzo mi zrobiło dzień i super się czułam w tych włosach. W każdym razie, jedziemy. Bo już wiemy, że makijażystka jest na miejscu w hotelu, gdzie mamy brać ślub, bo myśmy brali ślub w Zielonce, w hotelu Trylogia. Bardzo polecam, super miejsce pod naprawdę każdym względem. My mieliśmy tak zwaną makijażystkę dojazdową, czyli taka też bardzo fajna dziewczyna, która po prostu przyjeżdża i robi makijaż na miejscu. I my też mieliśmy troszeczkę kolejki, bo byłam do zrobienia, oprócz właśnie mojej przyszłej siostry. Moja świadkowa, dziewczyna naszego świadka i jeszcze do tego potem padło to, że może trzeba by coś mojej mamie poprawić w włosach, moja druga mama też coś tam zagadywała, czy będzie czas. Więc wiecie, tych ludzi się nawarstwiało, a czasu było coraz niczym. Oczywiście ja się absolutnie nie przejmowałam. Nie przejmowałam się do tego stopnia. I to jest no joke i dzięki temu spełniłam jedno z moich największych marzeń. Nawet nie wiem, jak zacząć, bo to jest tak głupie. Okej, generalnie, jedziemy do tej Zielonki. Jesteśmy już, wiecie, na takiej prostej drodze i wiemy, że zaraz jest zjazd. Ja miałam takie, kurde, w sumie nie jadłam śniadanie, ale bym se ojebała maka. Wiecie, bo jest jeszcze kilka godzin do imprezy, więc nie chciałabym tego robić na głodniaka, ale właśnie takie, kurde, maczek w taki dzień, kurde, jak ci ludzie, co uciekają, wiecie, do pizzerni i tak dalej, na swoje własne, w celu mówię, ale to było czad. I ktoś mówi, że, bo akurat teść nas zawaził, było tak, że pozostali zostali tam jeszcze na ostatnie rzeczy do fryzur, a mnie i moją świadkową już tej zawodził, żebyśmy mogły zacząć ogarniać rzeczy na miejscu, właśnie to malowanie i tak dalej. I w każdym razie, że mówi tak, że no nie bardzo, bo pojedziemy, bo już właśnie mamy to info, że tam się kończy ta sytuacja, więc no powinniśmy już być tak naprawdę na miejscu zaraz i się malować. Ale miałam takie, ale jednak bardzo chciałam maczka, cześć, nie ugięty, to nie jest dobry pomysł. To nie. I zaczynam, wiecie, szukać w internecie, bo mówił, że przecież możemy sobie zamówić na miejsce. I wiecie, kombinuję. Formalnie jest. Z całego jednego dowozu, a sprawdziłam wszystko, co mi na stronie Maca pokazywało do dowozu. Jedno miejsce i do tego nie dowozi akurat w tym momencie. Naprawdę zależało mi na tym Macu. To był mój dzień.
i chciałam w nim zjeść maka. No i jedziemy, jedziemy, nic nie mówię. I dosłownie jesteśmy kawałeczek, niewielki, od... Czy jest Wiktor? Nie zesraj się, jak to mówią. Wiktor, Wiktor, pokaż rogi. Jesteś ślimak na pierogi. Idę teraz mieć gorący seks z moją żoną na pocieszenie za to, co mi zrobiłeś. I mój ojciec tak mówi, bardzo chcesz tego maka? Ja mówię, no bardzo, bardzo bym chciała. I powiedział, dobra, to kieruj. A, bo to jest fakt, nadal był w odległości 5 kilometrów, nie? I ja mówię takie, o mój Boże, to się dzieje, i pojechaliśmy, wklejam tu zdjęcie, jak w mojej takiej, nazwijmy to, zamiennej sukni. To była taka długa, biała, coś a la satyna mi się materiał kojarzy, ale to na pewno nie było to. Biała, z niebieskimi kwiatami, żałuję, że nie było czerwonych, bo by bardziej pasowała do wianka, ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. I wpadam, wiecie, w tych włosach, w tej kiecce, no bo już od razu widziałam w tej kiecce, żeby się nie przebierać potem milion razy. Do maka, wiecie, szybkie zamówienie i już w drodze, potem jak mi... Najpierw posłałam moją świadkową na make-up, chociaż to ja powinnam być pierwsza, takie było założenie, bo chciałam sobie jeszcze mać maczka. Jeśli macie jakąś taką właśnie pragnienie, żeby w swoim wyjątkowym dniu gdzieś tak właśnie uciec, nawet w sumie na chwilę coś naprawdę polecam. To jest jedno z takich śmieszniejszych dla mnie wspomnień z wesela. Nie najśmieszniejszy, ale jedno z śmieszniejszych, chociażby właśnie między innymi dlatego, że ja po prostu bardzo czegoś chciałam i mimo tego, iż formalnie nie powinniśmy, mój tata stwierdził, że ej, dobra, zrobimy po twojemu, let's go, jest dobrze. To było dla mnie takie cute. No, dojeżdżamy na miejsce, szykowanie, ja tam, wiecie, latam, tu ktoś dzwoni, że niezałatwione, kogoś nie ma, ja musiałam lecieć, jak przyjechała moja rodzina, opłacić przewóz, bo ja się jakby zarzekłam, że ci, którzy są z Warszawy, żeby nie musieli, wiecie, jeździć swoimi samochodami, no bo podejrzewam, że będą chcieli wypić, ja załatwiam transport, wiecie, po prostu takiego busika zamówiłam na jakieś tam 8 chyba osób i tyle, i siną dal, i wiecie, tu dzwonią, że ej, bo czekają, bo ten, ej, bo ktoś czegoś szuka. Ej, bo myśmy przyjechali i nie wiemy, jak pokój ogarnąć. Ej, a macie jeszcze ten dodatkowy pokój, co mówiliście, bo byłby potrzebny. A ja wiecie, bingo, bango, latam z uśmiechem na ustach, dobra, załatwiam, proszę, to dla pana. Jakby ja w ogóle byłam in the total zone. Po mnie wszystko spływało, w sensie nic nie ruszało mnie. Ja wszystko miałam takie, że to jest do załatwienia. Ja to zaraz załatwię, nie ma problemu. Jakby... Jak nie ja? A co zabawne, no ja cierpię na depresję i stany lękowe i biorę oczywiście adekwatnie do tego leki. Jednak jako, że poprzedniego dnia nie mogłam wziąć leków, no bo piłam ja moje leki, biorę na noc, no to nie mogłam ich wziąć, jak całą noc piłam, ani tym bardziej rano, bo... Dalej jeszcze alkohol się mógł utrzymywać w organizmie i ja generalnie nie chciałam, bo generalnie ja mam preferencję brania leków na noc, bo rano czasem się czuję po nich otępiała. Więc przy tym chcę po prostu powiedzieć, że dla mnie to tym bardziej było zaskoczenie, że w sytuacji, kiedy jestem bez tego takiego, no, wsparcia, i żeby nie było, bo podejrzewam, że mogą to być jakieś osoby antylekowe, że o, bo nie potrzebujesz ich, bo sobie świetnie radzisz. Nie. Uwierzcie mi, to też mogę tak trochę z przyszłości opowiedzieć trochę, że generalnie jesteśmy obecnie pod opieką lekarską i staramy się o bebę. I żeby mieć to bebę, jak już będę miała, już nawet w ciąży, nie będę mogła brać już moich leków, bo po prostu to może zaszkodzić dziecku. Więc ja jestem cały czas w trakcie zmniejszania dawek, czasem nawet brania dawki co 2 dni, żeby nauczyć się odstawiać, najprościej mówiąc. Ale to nie jest tak, że to jest proste, albo że się czuję super dobrze w te dni, kiedy tych leków nie biorę, bo zazwyczaj się właśnie nie czuję, ale się po prostu nie poddaję, bo chcę osiągnąć ten stopień, kiedy będzie dobrze. W każdym razie, bo to nie jest ten temat. Latałam, ogarniałam, wszystko było super, ale moment, kiedy się najbardziej przestraszyło, to było, kiedy, wiecie, już super, zaraz ma się zacząć ceremonia i w ogóle, no bo wiecie, mężczyzna jest urzędnik na tę 16, bo tak jak wspominałam, mieliśmy rodzinę, która przyjeżdżała spoza Warszawy, część nawet z Niemiec, więc stwierdziliśmy, że najsensowniej będzie zapłacić za ceremonię na miejscu, dzięki czemu, wiecie, oni wszyscy będą mogli na spokojnie jakby
doświadczyć tej imprezy bez konieczności, jakby wiecie, o tu mamy do hotelu się przebrać, potem tam na imprezę i potem z powrotem, no. Więc jakby wiecie, już tam jak mnie kończyłyśmy się ubierać, bo oczywiście ja miałam dużo rzeczy do zrobienia, zanim się zaczęłam ubierać, jeszcze potem ludzie przychodzili o coś pytali, więc się bardzo na styk zaczęłam ubierać, ja miałam wstążkę z tyłu do sukienki do zawiązania przez całą długość gorsetu, miałam zapięcie jakieś 6 guziczków, czy 5 na rękawach moich, takich naprawdę drobnych, miałam do założenia trampki. Białe, które specjalnie kupiłam dzień wcześniej, bo ostatecznie stwierdziłam, że tak, wiecie co? Ja nie chcę jednak zakładać tych pantofli, które kupiłam jakieś pół roku wcześniej, czy nawet rok. No. Ja jednak wolę trampki. Thank you very much. No ale wiecie, ja miałam sporo warstw sukienki, więc to nie było też takie proste się samemu ubrać i potrzebowałam do tego pomocy. Ergo w każdym razie wiecie, dobra, już 16, my dopiero wychodzimy z pokoju, o 16 miała się zacząć ceremonia. Już widziałam, że mąż do mnie dzwoni, znaczy przyszły w sumie mąż. Dzwoni, że gdzie jestem, mówiłam, dobra, my schodzimy, wszystko spoko. Give me some time, I'm going. I tam przechodzimy, gdzieś tam, wiecie, witamy się tam poniekąd tam z gośćmi, którzy gdzieś tam przybyli. Oho, i dziecko się zesra. W czasie... Tak, widzieliśmy się z gośćmi, którym się zesrało dziecko. Z gośćmi, którzy gdzieś tam się nam pominęli. No bo wiecie, ja też nie było tak, że byłam cały czas na zewnątrz, jak głównie siedziałam w pokoju, właśnie szykowałam się, ogarniałam, chłodziłam, pomagałam. Tak, wiecie, no nie wszystkich dałam radę po prostu minąć, bo niektórzy po prostu nie potrzebowali mojej asysty, więc gdzieś tam się minęliśmy. To, dorosło. Nie zwróciłam uwagi, patrzyłam, czy dziecko się nauczyło serać, jakby to było. Hashtag priorytety, się nie nauczyło. Powinnam w ogóle w końcu kupić sobie jakieś lepsze bunk bedy, bo ja mam tylko takie... To się strasznie bagują i w których ciężko jest kliknąć to łóżko na dole, ale wiecznie mam takie, no ale mam nieuporządkowany custom content, to co będę pobierać nowy? Dobra, dostanie łóżko i skrzynię. Czy to jest twoje, masz taką samą piżamę i strój codzienny, czy może ty dorosłeś w piżamie? Aha, świntuszą. Kto pozwolił, ja się pytam. Nie dziecko. Żeby was wszystkich prąd popieścił! Dochodzimy do pomostu, bo tam wesele, wiecie, byłam na takim pomoście. Znaczy wiecie, tak jakby się tam byli, znaczy są dwie osoby, które były w sumie z moich widzów. Pozdrawiam Moru i Szymona. Ale też wam potem wspomnę pewnie o tym. Bo to będzie miało związek z pewnym wideo, które myślę, że się jednak pojawi na kanale. W sumie jak to się zapisuje, to jest idealny moment, bo gramy po 3 dni, czy była niedziela, poniedziałek, wtorek, środa rano, spadamy. Idziemy teraz do Dreamer. Patrzcie, jaka tranzycja! Jestem speedrunnerem zmiany rodzin. I podchodzimy i babka zrobiła, dobra, prosimy o dowodziki. Mój dowód chyba został w pokoju. Jakby, byłam pewna, że wzięłam portfel, ale gdzie jest? Not so sure. I właśnie, jedyne dziecko, które nam jest tu potrzebne, to jest Davis, cała reszta. Czyli Temis i Travis są zbyteczni, ale... O, chciałbym się nauczyć mówić, well, tough shit. O, tak, i oni chyba próbowali żyć z malowania. To nie są wasze obrazy? What? Oddajcie sztalugi, wolność dla sztalug. Tak, w razie wiecie, już teraz była taka sytuacja, że... Ej, ty weź się opanuj, ja rozumiem, że masz jakieś problemy ze złością, ale nie jest, że inni mają mieć problem z tobą. Jezu, te dzieci są okropne dla... Ty się lubisz, czy możecie zrobić... O, spędzaj czas. Tak, nie siedzi poza kręgiem. I może jakoś im to poprawi relacje. Trzeba, wiecie, wracać, jesteśmy opóźnieni z czasem i tak dalej. Na szczęście moja świadkowa i ja przewidziałyśmy już rano to, jaką mogę być sierotą. I najzwyczajniej w świecie, jak wychodziłyśmy z domu, ja nawet nie brałam torebki. Ja i mój telefon, i mój portfel, mam jej. Do jej torebki. Ona tam wszystko, wiecie, miała potem jakieś, nie wiem, plastry, jakby trzeba było, nitkę i tego typu rzeczy. W ogóle fun fact! Co jeszcze musiała mieć moja świadkowa w torebce? Czy podejrzewam, że to jest normalne, co ma się awaryjnie. Ale mimo iż mój kalendarz bycia kobietą powiedział mi, ej, dostaniesz okresu w sobotę. Dostałam go w piątek rano. Cóż za prezent weselny. 20/10, jak to mówią. No ale okazało się w każdym razie, że ona ma dowód, więc się nie mieliśmy czym martwić. Ceremonia przyszła spoko, chociaż muszę zobaczyć nagranie. Wiem, że jeszcze nie oglądałam nagrania bezpośrednio z ceremonii, ale widziałam, że mój mąż się ze mnie śmiał, bo podczas przysięgi zaczęłam się powtarzać. W sensie... Babka, wiecie, każe mi mówić po kolei rzeczy, a ja zaczęłam powtarzać słowa z jakiegoś powodu. Nie wiem, sama ja byłam przekonana,
że mówię normalnie, ale widzę, że on się właśnie zaczął podśmiechiwać i ja miałam takie, wiecie, takim po prostu wszystko flesznęło przed oczami i miałam takie, powtórzyłam się, prawda? On mówi, tak, powtórzyłaś się 2 razy, 4, 3. A miałam takie, oh well, great! Widać, jak bardzo ogarnięta jestem, jak bardzo wiem, co się dzieje. Kuknij, czy dzisiaj była twoja wymarzona praca? Kulinaria, jak jest... Well, może on bardzo chce, kim jestem, żeby mu zabronić. Generalnie potem wszystko spoko i nie wiem, jak u niektórych jest, ale u nas w hotelu, jak było witanie chlebem i solą, jeszcze były szoty. Tylko że myśmy postanowili, że chcemy, żeby te szoty były mieszane, czyli w jednym będzie woda, a w drugim będzie wódka. I oczywiście komu wykręciło ryja, bo kto nie lubi pić wódki, to ja. A potem mogliśmy rzucić do tyłu kieliszki. Było ekstra. No i potem zaczęła się impreza. Nie wiem, co dużo mówić o imprezie, bo powiem wam, że generalnie mało mnie było na mojej własnej imprezie. W sensie tańczyłam sporo i między innymi poznałam super córkę z poprzedniego małżeństwa, faceta mojej kuzynki. Nazwijmy go koleś, tak mówię, nie chcę podawać imion, ale naprawdę jakby... Ja wiem, że to brzmi teraz tak głupio, miałam powiedzieć o weselu, opowiadam wam o randomowym typie, którego pewnie nigdy nie poznacie. Znaczy, na pewno nigdy nie poznacie. Chyba, że ktoś mieszka w Warszawie jakimś cudem pozna. Jakby mały jest ten świat, okazało się, że oni... Bo to jest też fun fact. Facet mojej kuzynki jest 6 lat młodszy od jej ojca i okazuje się, że... ich babcie się znały. Ale generalnie super gość, żeby nie było, mi nie przeszkadza ta różnica wieku. Ona jest szczęśliwa, bo chodzi o to, że zwyczaj kiedy widzicie, jak dziecko przychodzi do rodzica na wesele, mam wrażenie, że zwłaszcza jak chodzi o ojców, nie to, że jest to po prostu to, co widzę, to jest takie, o dobra, tam dziecko, dobra, tatuś rozmawia. Nie. O, jak dziecko przychodziło do niego, że coś chce, to on przepraszał ludzi, z którymi rozmawiał i zajmował się tym dzieckiem. Ona przyszła coś mu opowiedzieć, spoko, słucham, chciała potańczyć, dołączę do was później, muszę potańczyć z córką. Ona miała chyba jakieś 6 lat, mi się wydaje, 6 albo 5. Naprawdę odważna, cudowna, zabawowa, no, skradła moje serce i chciałam po prostu pochwalić, jakby, jeśli macie takiego faceta w swoim życiu, jeśli jesteście takim facetem, albo nawet mamą, bo mamą też, nie każda matka ma swojego dziecka, to naprawdę applause to you, bo nie każdy potrafi jakby postawić dziecko, które jest tak naprawdę w obcym towarzystwie, gdzie nie było dużo dzieci na pierwszym miejscu. Ja uważam, że to jest bardzo heartwarming i w ogóle cute. Ale co mi to sztalugi, odrabiaj lekcje. Nie wiem, czy oni umieją odrabiać pracę domową, ale generalnie żaden z nich nie chce pomocy przy odrabianiu pracy domowej, więc I would assume yes. Nie? A, trudno. O nie, i teraz się ktoś zerwie, żeby przybiec matkę powitać, ale tylko jeden, z delegacja. Delegacja rodzinna, a nie, bo już mam mało zabawy. O, wiem, co mogę opowiedzieć, mam nawet z tego zdjęcie wstawię. Generalnie jeszcze sporo przed weselem między mną a moim mężem było ustalone, że ja nie chcę, wręcz sobie nie życzę, żeby mi wpychał jedzenie w twarz, w sensie jak jest z ciastu. My akurat mieliśmy takie, wiecie, mini beziki, więc też zupełnie inaczej niż takie, wiecie, tradycyjne ciasto. Bo ja się naoglądałam trochę kontentu przed tym weselem i widziałam właśnie, jak niektórzy faceci się po prostu... Kobieta im mówi, że nie chce, wiecie, to jest jakby na wideo, że tak to ujmę. A oni nie, bo oni muszą ją umazać ciastem i po prostu, wiecie, ją to w twarz, tak że ona się wywala. Widziałam jakieś takie, gdzie aż z taką siłą, że ta pannie młodej poleciała krew. No sobie stwierdziłam, że gdyby mnie tak urządził, w sensie nie chodzi nawet o krew z nos, tylko bardziej o to, że gdyby mnie tak nie uszanował mój mąż i po prostu tak się na mnie rzucił, to im było autentycznie smutno na tej imprezie i to bardzo. Więc ja mu powiedziałam po prostu z mostu, że ja nie chcę, ja sobie nie życzę, bo właśnie się bałam, że coś takiego może z tego wyjść. Nie, że Bitu jest taką osobą, ale wiecie, better safe than sorry. No ale on powiedział, że ale on by jednak chciał mnie trochę umazać. Ja mówię, że, ale wiesz, ja mam makijaż, ja bym nie chciał. Mówię, słuchaj, to zrobimy tak, mówię, że ja sobie delikatnie, mówię, że trochę po prostu ponosię, wezmę trochę kremu na ten i przyłożę ci bezę po prostu do nosa i będziesz miał ubrudzony tylko nos. Bo ja mi akurat bardzo zależało na tym właśnie, żeby się trochę pobrudzić. Miałam takie, I'm fine. Z tym jestem fine. Ustaliliśmy, jak wiecie, pewne granice. On naprawdę, wierzcie bądź nie, po tym zdjęciu chciał delikatnie, ale
Ja z chęcią podrażnienia się z nim odsunęłam się, więc skończyło się tak, że zostałam ubrudzona bardziej niż początkowo. To nawet nie winiłam go, no bo była umowa, a ja się tak szak odsunęłam, więc tak się trochę wystawiłam na to większe ubrudzenie. Ale fun fact był taki, jak zostałam w ten sposób ubrudzona, że ta maluczka, o której wam wspominałam, która mi tak skradła serce, ona stała blisko nas i mówi tak: a ty wiesz, że jesteś brudna? O tutaj, wiecie, pokazuje mi, wiecie, miruje na swojej twarzy. Ja mówię: dziękuję. I imię. Mówię: nikt mi mówi, nie powiedział. Mówię: ty jedyna mi powiedziałeś, że jestem ubrudna. Gdyby nie, to bym nie wiedziała. Nawet takie nie ma za co. Po prostu to było cudowne. To było cudowne. Pamiętajcie, dzieci, trzymajcie jak najbliżej. Będziecie to jedyne osoby, które wam powiedzą prawdę. Ale generalnie... właśnie nie postawiam tej podłogi. Działo się też coś takiego, no... stosunkowo bardzo niefajnego na weselu, ale powiem wam, że... aż mi po prostu kichy skręca na myśl o powiedzeniu wam tego. Generalnie tak bardzo... TLDR mówiąc, w mojej rodzinie jest pewna sprzeczka. Jedna z sióstr mojej mamy się rozwodzi. To jest strasznie paskudna sprawa i generalnie rodzina jest trochę in shambles. Nie dlatego, wiecie, że nie wiem, on był takim dobrym chłopcem, zawsze mówił dzień dobry na klatce czy coś, ale dlatego, że ciotka po prostu no, zaniedbuje swoje dzieci na rzecz randkowania i wiecie, nie wiem, odkrywania siebie czy coś. That's great. Jej naprawdę życzę wszystkiego dobrego, ale wiecie, ma dzieci na głowie. To, że jedno jest dorosłe, nie znaczy, że to drugie ma się nim zajmować, bo to drugie ma ile? 10-11 lat, więc jakby ja uważam, że to nie jest argument, że o, bo mam ten dorosłe dziecko, to ja sama mogę robić. To co, no bo się zajmuje, bo to nie jest jego dziecko, on sobie nie życzył tego dziecka. Ja wiecie, ja jestem generalnie mega przeciwniczką tego, że jak macie dorosłe dzieci, albo nawet starsze, to że one się mają zajmować młodszym rodzeństwem, żeby starzy mogli robić co chcą, bo ja uważam, że to jest odbieranie dziecku po prostu możliwości odkrywania różnych rzeczy, o sobie, spotykania znajomych, jakiegoś takiej swobody. Nie jest darmową nianią, koniec i kropka. No w każdym razie, jeden, nie dość, że ja sama co najmniej raz dzwoniłam do ciotki pytać, gdzie ona jest, bo jej syn jej szuka, a ona się kręciła z takim przydupasem, którego sobie przyprowadziła na imprezę, którym w ogóle miała nie przychodzić, bo tylko o w ogóle, to jest historia przedweselna. Gadam z ciotką, że ej, przyjdziesz z kimś? Ona mówi, no to ja mówię, no to weź mi podaj, jak on się nazywa, no bo będziemy drukować winietki. Ona mówi, że no wiesz, ale ja nie wiem, czy na pewno z nim pójdę na wesele. Ja miałam takie wesele w przeciągu miesiąca, jak to nie wiesz, czy z nim będziesz. No bo wiesz, on się reklamował na zupełnie innego mężczyznę niż jest. No to wiecie, ja tak żartobliwie, że mówię, nie chcemy drugiego pip-pip, imię byłego męża, mówię. Ten facet twój do wora, wór do jeziora, mówię, przyjdź sama, być jak to, it's fine, nie potrzebujesz przyjść z facetem. No, środa rana, to szybko mija. Okej, czyli oni się muszą starać o córkę, ona musi się nazywać Delilah. Ale ona mówi, że nie, ona na pewno przyjdzie z kimś, tylko po prostu nie wie, czy na pewno z nim. I ja miałam takie, bezsensownie, bo to brzmi jakby kogoś miała brać na siłę, na to tyle, żeby nie być sama. Ale miałam takie, okej, nie chcę mi się kłócić. I ona mówi, że no to słuchaj, to czy nie możecie po prostu zrobić pustej winietki, że gość imię mojej cioci, czy tam plus jeden kogoś tam. I mówię, że dziwne, mówię, wszystkim piszemy imię i nazwisko i tu mielibyśmy nie napisać nic tak naprawdę? Mówię, że nie, mi się to nie podoba ta opcja, ja napiszę całość, bo ona mi podała całość, wiecie, jakby podała, ale mówiła, że chciałaby jednak coś innego. Ty karcisz swojego męża, że zepsuł kibel? W sumie... weź przerwij na chwilę, upewnij się, że ty sprawdzałeś te prace. Rozrywka, gastronomia, pracownik schroniska, czyli niestety nic dla nas. Ja ostatecznie, wiecie, tam jeszcze pogadałam z mamą i mama powiedziała, że weź, może nie róbmy z tego problemu. Zróbmy pan i nazwisko mojej cioci, które nosi jeszcze po byłym mężu i tego, co się orientuje, ona zostanie przy tym nazwisku. Tak, wiecie, że po prostu tak jakby tak po prostu stwierdziłyśmy z moją mamą, że no dla świętego spokoju tak zróbmy, jakim będzie odpowiadać, to jest ich problem. Tydzień przed dzwoni do mnie ciotka, że ona jednak będzie z tym facetem, co początkowo wspominała i czy możemy zrobić tak, żeby jego imię i nazwisko było na winietce. Ja po prostu, wiecie, gęba szeroka i mam takie, nie! Chciałaś, żeby była wersja neutralna, została, mówię, zamówiona wersja neutralna. I owszem, nie róbmy z nas sierot. Gdybym naprawdę chciała, mogłabym po prostu obrócić tę winietkę, żeby była bez wzoru i zapodać w tym wszystkim jej facetam.
ale wkurzyła mnie tym swoim, tymi zmianami, więc powiedziałam, nie, i już, jakby ja jestem dzieckiem, ja tupię nogą, mam do tego prawo, to jest mój dzień, po czym jest 3 dni przed weselem, dzwoni do mnie mama i no i nice. Ona dzwoni do mojej mamy, żeby ona mnie przekonała, żebym coś jednak z tym zrobiła, albo żeby na mnie wpłynęła, to ja miałam takie, o nie, mówię, jeszcze mówię, rozważałam to, czy na pewno jej mówię tego nie napisać, bo generalnie ja też jestem po prostu osobą bardzo mściwą i bardzo mnie generalnie zachowanie cioci, po prostu takie, wiecie, generalne. I chciałam po prostu tego nie zrobić, ale mówię, tak ja mówię, teraz to już masz pewność, że nie ma takiej, znaczy wiadomo, nie powiedziałam mi tego, ale miałam takie, więc mówię, teraz mówię, to już, i powiedziałam mamie, mówię, nie jest tak, że to nie ma możliwości, że to jest niemożliwe do zrobienia, ale mówię, ja nie planuję nic z tym zrobić. Tyle jest takie, że powodem, dla którego tak ginęła ciągle z oczu swojego młodszego syna, jest to, że cały czas się szwendała gdzieś ze swoim fagasem i moja mama też mówiła, że nieraz próbowała jej szukać, gdzieś do niej dzwoniła, ona znikała, nie wiem, z imprezy nawet, wiecie, sami gdzieś tam na 40 minut czy coś. I ja miałam takie, jak o tym słyszałam, wiecie, bo nawet nie zwracałam uwagi, no wiadomo, ludzie tam wychodzili z mać na zewnątrz, bo było, akurat nam się bardzo ładna pogoda trafiła, w sensie, nie, że było jakoś mega dużo słońca, ale było ciepło, więc można było, wiecie, jak ktoś miał odkrytą kieckę, to mógł wyjść na dwór, mimo tego, że był październik i było git. Dawaj! Yes! Darongo już pewnie, chociaż w sumie, dawaj, znaczy, Umaluman, Darong to jest nasze nazwisko. Więc well, teoretycznie mam rację, ale... Więc jakby ja już na tym etapie byłam wkurzona. Co prawda nie wiedziałam, że aż tak często ciotka znika, to się jakby dowiedziałam po fakcie, więc na szczęście moja głowa nie była aż tak tym przejęta podczas samego... O, właśnie mieliśmy Umalumana posadzić. Wkurzona, ale wiecie, po czym usłyszałam następnego dnia rano i to już mnie totalnie wprowadziło z równowagi, tak, że miałam ochotę dzwonić do ciotki i jej wygarnąć, ale mama prosiła, żebym tego nie robiła, żebym nie robiła z tego awantury, bo to już się po prostu stało i mówi się trudno. Okazuje się, że ten typ się strasznie schlał. Moja mama, mimo pewnych niesnasek ze swoją siostrą, kiedy ona próbowała zabrać swojego faceta już do domu taksówką, on wyzywał moją mamę od i innych cudownych epitetów. I w ogóle podobno był taki strasznie creepy vibe dawał generalnie, bo podobno tam jak mama coś od niego mówiła, to on tak stał po prostu i tak dyszał nad nią. Nie dziwię się kompletnie, że się popłakała. Ten dupek miał czelność następnego dnia rano tylko zadzwonić. Zadzwonić, no i przeprosić, że się spił, on nie panował, on przepraszał. Przecież ja to byłam tak wściekła, że miałam ochotę ciotce powiedzieć, że żałuję, że ją zaprosiłam, bo w sumie żałowałam. I chciałam jej to powiedzieć. Mój mąż był potem na mnie zły, bo on mówił mi, odradzał mi, żebym zapraszała ciotkę po tym jak... Ale no wiecie, mimo wszystko, kiedy ja miałam trudny okres w życiu, to ciocia mimo wszystko była dla mnie i nie chciałam, tak wiecie, z powodu jednej rzeczy jej... Jednej rzeczy, no. Dobra, może czegoś się ciągnie, ale wiecie, mimo wszystko z powodu tego, że ma teraz cięższy okres i tak się zachowuje, po prostu ją skreślać i myślę, że wiele z nas się może utożsamić takimi członkami rodziny, w sensie z taką sytuacją i takimi członkami rodziny. Więc no był kwas, krótko mówiąc. Ale ja byłam mega wściekła i dalej jestem i w sumie jakaś taka dalej siedzi we mnie złość, że chciałabym powiedzieć ciotce co o tym. Zwłaszcza, że był nawet taki moment, że jej młodszy syn się źle czuł i chciał wracać do domu i mama też miała problem, żeby ciotkę namierzyć, żeby zabrała dziecko, bo młody cały czas pytał, gdzie jest mama, bo on się źle czuje, bo on by chciał do domu. I oczywiście mamy nie było nigdzie w pobliżu. Zajęta najprawdopodobniej się po krzakach. Ja wiem, że to może brzmi tak teraz strasznie dramatycznie, gdyby ja nie wiadomo jaki jest, wezmę tego na pół etatu stróż prawa, bo on to wcześniej miał. O! Shame. Tak bywa młode, że mogą mnie nie przyjąć do pracy. To się czasem zdarza. Przez co czasem jest takie trudne, bo znajdziecie, wiecie, tę wymarzoną pracę, po czym macie takie hehe, lol, nie przyjmujemy cię. Dobra, dawaj umulumun do końca, alalalalalom, alalalalalom, lom, li, lom, 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 come on. Ale myślę, że musiałam sobie... O, czekajcie, to mój mąż. A few moments later. Teraz mam tylko bardzo ważne zadanie, jako ja, jako ziemniak, zatrzymać nagranie i pamiętać, żeby je wznowić jak wrócę. Guys, myślicie, że sobie poradzę? Ja nie. Later. Ale wiecie, czego nie zapomniałam? Wspomnijcie o promocjach na Instant Gaming. Ale nie tak, że przypomniałam sobie potem i przyjrzę, nie, to totalnie pamiętałam. Tak jak zawsze, kiedy wcale nie dogrywam tego po fakcie.
A dzisiaj z zupełnie innymi polecajkami, między innymi Potion Craft Alchemy Simulator. Gra ma niesamowity styl graficzny i jeśli ktoś lubi takie repetytywne rzeczy, to to naprawdę mocno potem wchodzi i super się gra przy takim stylu graficznym, takie jest moje zdanie. Potion Permit obecnie nie ma w magazynie, ale możecie ustawić sobie, żeby dostać e-mail, kiedy będzie znowu dostępne. Takie troszeczkę bardziej grindowe Stardew Valley, gdzie właśnie zamiast po prostu mieć naszej farmy, też skupiamy się na tym między innymi, żeby prowadzić sklep na wyspie, która generalnie odrzuca tę taką, nazwijmy tą alchemiczną medycynę, są przeciwko niej, więc musimy do siebie przekonać ludzi. A jak mamy alchemię, to czemu i Cultist Simulator jest grą karcianą, moim zdaniem niesamowicie skomplikowaną, ale to może tylko dlatego, że ja jestem głupia, ale generalnie wciąga mocno. I na sam koniec, jak już jesteśmy na temacie kart i jakichś dziwnych, niewyjaśnionych rzeczy, Cluedo The Classic Mystery Game, którą polecam ja i myślę, że wielu wspierających, ponieważ jest to gra, w którą grywamy sobie czasem na posiedzeniach. Gra się w to jak standardowe Cluedo, z tym, że jest no to wersja komputerowa i co jest fajne, wystarczy, że tylko jedna osoba ma grę, a wszyscy razem mogą grać dzięki darmowej aplikacji na telefon Clusheet, czyli wtedy tylko jedna osoba musi udostępniać ekran, żebyśmy widzieli, gdzie się poruszają pionki i jakie są rzucane oskarżenia, a wszystko pozostałe dzieje się na telefonach, dzięki czemu nikt sobie nie zagląda, nikt sobie nie przeszkadza. Tak więc jeśli któraś z tych gier was zainteresowała albo chcecie poszperać sami, mój link afiliacyjny do Instant Gaming jest w opisie. A wracając do drągów, więc was selfie, czytałam wcześniej self, miałam taki self drąg. Nie pamiętam, na czym skończyliśmy, więc mam nadzieję, że poprzednią historię dokończyłam. Jak nie, to macie problem. W każdym razie to, czego trzeba wrócić, to trzeba wrócić do tematu różowego pudełka, o którym wcześniej wspomniałam. Czym jest różowe pudełko? Otóż, różowe pudełko to... różowe pudełko, które dostałam, albo raczej, które było mi przekazane przez Szymona, czyli tak na pewno najdłużej wspierającą mnie osobę i to nie na jednej, a dwóch platformach, która jest ze mną praktycznie od samego początku jakiejkolwiek mojej przygody. I Moru, która również na początku jak streamowałam, znaczy dalej nie w tyle wiecie co chodzi, to była dużą pomocą i tak dalej, z którą się parę razy prywatnie widziałyśmy na Bubble Tea. Byli oni zaproszeni na moje wesele. Wiecie, tak żeby może nie brzmiało, że randomowo zapraszam widzów. Zaprosiłam Moru i Moru zdecydowała się przyjść z Szymonem i ja nie miałam z tym problemu. O tak, żeby... Bo nie chcę, żeby tak zamiało, że no generalnie w sumie typ niedługo wspiera, więc stwierdziłam, a czemu nie? Chodę, wesele, jeszcze tu rzuć trochę kasu. Jak ci tak w kieszeń boli, to wiesz, ja chętnie pomogę. Oni dali prezent, wydaje mi się, na samym końcu, bo jeszcze nie wyszliśmy na salę, to goście dawali nam prezenty, składali życzenie i przyszli oni do mnie z takim sporym różowym pudełkiem i dostałam wtedy też taką instrukcję, że jeśli to dla mnie nie problem, to że oni bardzo by prosili, żebym ja nagrała swoją reakcję na przeglądanie prezentów w środku, ponieważ jest to prezent od wielu osób, oni po prostu są takimi messengerami, że tak to ujmę i chcieliby po prostu, żeby te wszystkie osoby, które były jakby częścią tego, mogły zobaczyć moją reakcję. I miałam takie, łotyś, co to za, mówię, to jakiś skomplikowany plan, ale mówię, okej, dla mnie to nie problem. Nie jest to, wiecie, jakieś duże wyrzeczenie, żeby zaczekać z otwarciem prezentu, zwłaszcza, że myśmy chyba... Jak chodzi generalnie o wszystkie prezenty, to dopiero jakoś ze dwa dni po weselu naprawdę zaczęli otwierać, bo po prostu wcześniej nie było czasu ani głowy do tego. No tam wiecie, zwołałam męża, mówię jaka jest sytuacja, mówię, że miałam tutaj zapodać im wideo, jak mówię, otwieram pakę, więc mówię, jakbyś mógł no, nagrywać, żeby ta kamera jakoś tak nie leżała od kucia pindy oparta, tylko tak no normalnie, ładnie ten. Nie spodziewałam się... Nie wiem, co mogłabym zrobić w moim życiu, żeby się spodziewać czegoś takiego, ale dostałam niesamowity prezent, niesamowitą zrzutę od wielu osób z serwera i spoza niego, osób, które miały ze mną jakąś styczność i w tym pudełku, to oprócz takich, wiecie, pieniądze też były słodycze, była jedna bardzo ważna rzecz. Próbuję oddychać.
Mówię, że będę płakać. Zobaczycie, bo jak mówiłam, zdecydowałam się, że opublikuję to wideo. Co prawda nie będzie to samo wideo, które pierwotnie udostępniłam, żeby mogły zobaczyć, bo tamto wideo jest tak po prostu wrzucone. A na potrzeby, że tak to ujmę, jakiejś sensowności istnienia tego wideo, ja je wrzucę pewnie jak tam dodam właśnie krótki klip odnośnie tego, co to jest i dam to jako, tam to się nazywa ziemniaczane przesyłki, ja to nazywam, czy jakoś tak, żeby wiecie, żeby to po prostu miało jakieś ręce i nogi i dało się odnaleźć, ale w każdym razie książka. To nie była jakaś taka, wiecie, zwykła książka, albo nie wiem, ma jakiś mój ulubiony autor, czy coś. To była wielka księga, którą jeszcze w ogóle najpierw poprzedzał dyplom, wspominający wszystkie osoby, które zdecydowały wziąć udział, że tak to ujmę, i złożyć życzenia. I to już było dużo, miałam takie wow, dyplom, jakie fancy i tak dalej, ale była tam książka. I w tej książce każdy miał swoją... Oddychaj. Miał swoją stronę, na której napisał życzenia. Powstawiał zdjęcia jakieś, czy swoje, czy tego, czy próbował odwzorować nas w Simsach, czy cokolwiek. Lotka, dziewczyna, która może kojarzyć, że zrobiła tego awatara, to nie, nawet nas narysowała. I była muzyka do słuchania, ktoś zmieścił, że mu się kojarzy. I ja po prostu czytałam to. Oddychaj. I zalewałam się łzami. Po prostu byłam pod tak niesamowitym wrażeniem, że autentycznie, gdyby mnie ktoś spytał, jak się nazywam w tamtej chwili, to nie umiałabym odpowiedzieć. Jestem nadal niezwykle wdzięczna wszystkim osobom, które brały udział, za to, jak cudowny był to prezent, ponieważ ja do tej pory z naprawdę wielką, wielką po prostu, może nie dziurą, dziura to jest raczej takie... Niemiłe chyba określenie, ale z wielką przyjemnością. Nie ma pracy. Ale chyba w którymś tych on chciał medycynie, między innymi. W każdym razie z wielką taką radością patrzę na tę książkę. Ona stoi u mnie blisko na biurku i sobie czasem tak po prostu zerkam, żeby sobie przypomnieć, no bo jest po prostu niesamowite, że coś takiego powstało. Jakby to. To dalej mi rozsadza mózg, że ludziom się chciało, nawet wiecie, nawet nie chodzi o taką kwestię, o że komuś się chciało dać pieniądze na to, no bo się musieli jakoś, jakby to jest chyba takie, mam wrażenie, nie żeby kogokolwiek obejść, ale wiecie, o co chodzi, proste, że łatwo jest dać na coś pieniądze i mieć takie, dobra, my job here is done, nara, a ciężej jest, myślę, właśnie faktycznie, oho, ona rodzi, usiąść i wymyśleć coś takiego, stworzyć ten projekt strony i tak dalej, dorobić jakieś rzeczy właśnie jak screeny i tak dalej. Dostałam nawet podróbę zakończenia historii Reni z historii z życia wziętych. Delilah, dobra, mam już gotowe, ale to jest chłop, nie jest córka, a Cympon się nazwi. Czemu życie mnie tak karze? Oni po prostu... Czy ja wiem, że ja bym mogła, wiecie, wejść, to przerolować i bum, szakamaka, mamy właściwe dziecko, ale ja nie lubię, ja lubię się wkurzać, okej? Okay? Jakby już to chyba ustaliliśmy. Ale w każdym razie, no, jestem pod niesamowitym wrażeniem, tak jak wspominałam, będzie wrzucone to wideo tam z małą dogrywką. O co to właściwie chodzi, jako te ziemniaczane przesyłki, także jakkolwiek to się nazywało, naprawdę już nie pamiętam na tym etapie, skupiłam się na tym, żeby mieć suche oczy i no, gdziecie mogli doświadczyć tych samych emocji, które mnie po prostu zalały, jak zobaczyłam ten prezent po raz pierwszy, bo to jest naprawdę niesamowite. Ja wam naprawdę życzę w życiu takich po prostu ludzi, nie umiem nawet zebrać słów normalnie. Życzę wam po prostu, żebyście mogli mieć w swoim życiu takich ludzi, którzy byliby w stanie twoje czucia, że tak to ujmę, w taki cudowny sposób pokazywać. W taki po prostu, który trwa, do którego można wrócić, który jest cudowną pamiątką i wspomnieniem po prostu takich cudowności. Tyle ode mnie. Nagadałam się. Pewnie ponad połowę tego, co nagrałam, będzie do wycięcia, bo się gubiłam w słowach. Ale fajnie było sobie powiedzieć i porantować o pewnych rzeczach związanych z salem. Także
co mogę powiedzieć? Dziękuję wam za lajki, za wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję również moim wiernym będącym. Jeśli obrączki chciejącym, to dostającym. Jak nie, to spoko bez tego żyjącym. W kochającym związku będącym i miłości im nie brakującym, wspierającym. Do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.